Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Bad Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Widzę, że jakaś nieznajoma osoba mi się pojawiła. Można by było ewentualnie sprawdzić. Moja postać sobie pojadła. Zjadłam sobie... śledzia? Nie śledzia. Śledzia. Suma, o, jakiegoś takiego pieczonego czy coś takiego. Tu jestem. To ty jesteś, czego chcesz? You okay there, mister? You need me to move. Move? I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get jak się ma miękkie serce, to ma się przerąbane, no. Dokończę wam. Ja mam niestety. Nothing, sir. Nothing at all. A chcesz? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't possible. Przydałbyś się nam w tym gangu, żeby leczyć. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. Odzyskasz wóz. Please don't go to any trouble on my account. Mhm. I tak to zrobimy. Dobra. No? I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Okay, thanks. Dzięki. Mój koń jest zaś nieszczęśliwy. Coś czego poczesać. Myślałem, że na ten, ale... No tak myślałam, że ten, żeby to musiała, wiecie... Zjadłam sobie najpierw i stwierdziłam, no dobra, no to jeszcze się ten, nie wiem, wykąpię czy coś. Zamówię sobie coś, ale nie, wystarczyło zjeść. Jak widzicie, mam na fulla teraz. No zobaczymy, zrobimy sobie to, co tam fajnego będzie. Świetnie, nie czytuję się, nie zaczytuję, bo muszę sobie zrobić odcinki na 2 tygodnie. Tygodnie sobie muszę odcinki zrobić w tym tygodniu, końcem tygodnia, nie wiem, zobaczymy co ten... Jeden wyjazd, daleki wyjazd nie jest, ale... Wiem, że ważne. Szykuje się jedna rzecz, nie wiem czy coś zrobię. Czy ogarnę coś z tego względu i czy wam pokażę w końcu o co chodziło. Może mi się uda, może mi się nie uda, nie wiem, nie mam pojęcia. I jakieś wakacje trzeba by było sobie zrobić takie, wiecie. Jeszcze na parę dni wyjechać. Jeszcze się zastanawiam gdzie. Chociaż jest pomysł. Gdzieś w góry. W góry bym wyjechała. Zobaczymy, pożyjemy, może pokażę wam, może nie pokażę wam, może tyle. Tyle w temacie. Dawno mnie nie było, wiecie, w górach. Jakby ktoś się mnie pytał... Jejku, ktoś by mnie się pytał, czy ten...
Morze czy góry? No to znaczy morze. Ja wiem, czy ja mam taki dostęp do morza. Nie wiem, jak to się nazywa. Musiałabym sprawdzić. Chciałabym sprawdzić, jak to się nazywa. Całe miejsce. Powiedziała wtedy wam. Co my robimy w ogóle? Idziemy po coś. Aha, przed chwilą grała, a zapomniała, co? Kuziwa skleroza. Mikrofon muszę nie wiem, ja mam spoczenie, muszę zawsze sobie poprawić ten mikrofon. Aha, po ten... No i nie, no i dostaną czapy. Kuźwa się proszę. No ale dobra, to koniec. Tylko trochę szybciej się ładuj. Szybko strzelna. Myślałam, że padną, halo! No nie miało być... Padłeś, powstań. To nie jest power raid. Co? Głowę dostał. Ty też prawie w głowę dostałeś. Tu ktoś... O Jezu. No ciekawe, że oni... Patrzcie. Kur! Człowiek by tyle nie przyjął kul na klatę, no bez jajców, no. No normalka po prostu. Dostałby dwie kule i żegnaj. Żegnaj człowieku. Żegnaj życiu. Doktor friend of mine lost his wagon. You all ain't seen it, have you? You tell your friend, we gonna pay him. No, raczej ja wam... No i co, dostał w łeb. No mam nadzieję, że nie wstanie, bo dostał też w łeb. To jakieś nieporozumienie naprawdę czasem. Oni mają cel... Zajebisty. Zawsze trafiają, a ja co? Ciekawe, jak to wygląda z pierwszej osoby. FPS. FPS. No widać, że gra w strzelanki. Ja oczywiście mam na myśli siebie. Takiego widoku jeszcze nie mieliście. No dawaj łeb. Dostał łeb, widzieliście to. A jak wygląda macanka? Dobra. No fajnie, że można sobie zmienić. Jak ktoś lubi właśnie w trakcie właśnie takich akcji sobie przełączyć na widok z pierwszej osoby, to nie ma największego problemu z tym. I szybciej sobie poradzi. Zużyte. Oni mają zużyte te bronie zawsze. Tam jest wóz. Zużyte, no widzicie, wszystkie zużyte są te karabiny. Ja sobie pomacam. Party dżin. Dobra. Dio, raczej chyba nie sądzę, żeby coś tu było. W tych śmiesznych budyneczkach.
O kurde. Koniu, nie wchodź mi w drogę, bo cię przejadę przypadkiem. Ale spoko, mamy jego ten... wóz. Wóz doktora. Koniki jakieś solidne musi mieć. Może się do nas przyłączysz, doktorku? Wydałby się może, ja nie wiem jak tam... No chyba kpicie, że wy jeszcze chcecie coś ode mnie. Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę! Kurde! Odpędził się gościu. Ja naprawdę nic nie widzę. Ginże! No i co, zeszłuć się? Nawet nie mogę trafić stąd. No to jadę. To się wam... nosię go mam, to się będę przejmować. My też. Odpuścił sobie. Jest i wóz. Dalej ktoś za mną... Jezus Maria, co on podniósł tego konia? Teraz będzie, że nie mogę tu tego pistoletu używać. No weź się odwal. Chciałbyś. No chyba do miasta się nie zbliżą, no bez przesady. No wiem, że nie mogę broni używać, więc dlatego mówię, że mam nadzieję, że się nie odważą tu podjechać. Zajęło to cały dzień, ale jest. Mam twój wóz, proszę. A koń mi gdzie? Zaś poszedł. Gdzie indziej. Masz. Teraz zagwizdaj mojego konia, żeby przyjechał. Are the folks that took it? I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. Now, it wasn't a trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah, let me give you something for your pleasure. how about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teaching to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Co dostałem? Księgę. Specjalne lekarstwo. Spoko. Dobra, misja wykonana, ale ja chciałam zobaczyć, co ja mam w najbliższym otoczeniu. Mamy... temu miałam. No tak, miałam zanieść mu ten list, ale... Może sobie się kąpiemy, czy coś? Tam gdzieś jest salon. Kąpiemy się, może jakiś pokój sobie zamówimy. Bo jest noc, no. Dałabym ten. Idzie rozwalone wszystko. Wszyscy zaciekawieni, o co chodzi. Kwatery. Kąpiel poproszę. Taka tania jak barszcz. Nawet tańsza.
Coś się wykąpiemy, dawno żeśmy się nie kąpali. Jedną nóżkę, drugą nóżkę. Czujcie się, panowie. Teraz poprosimy, niech pani nas wymyje. Ahaha. Oczywiście jak przyjdzie jakaś, ale na pewno przyjdzie, ja wam mówię. Jak ktoś przyjdzie. A 100%. Dobra, zacznijmy od ręki. Nikt nie jest chętny? Jejku. A chcesz? Ekskluzywną kąpiel, poproszę. Niech będzie chociaż raz w życiu. Jezus Maryja. Tak? Nie rozmawiaj. No, czemu? Niech rozmawia. Ona będzie mnie myć! Jejku! O Jezus Maria! Prawą rękę. Nie? A, to źle trafiłeś. Jak cię nie chciała wykąpać, no. Masażem. Jejku. Dziwne to jest. Bo z masażem jakieś ten kąpiele. This is the first time I've been able to relax in ages. I'm sorry to hear about that. O. Przykro mi, jeszcze prawą nogę mi proszę wyszorować. Jak dziecko po prostu. You're thinking, when will this be over? Well, I ain't never heard that before. Jezus Maria, po prostu. Dobra, koniec. Wszystko już mamy wykąpane. Alright, I think that should do it. O Jezus. O Jezus. I co, jest dzień? Nie. Mój koń mruga. Halo, halo. Myślałam, że będzie dzień. Ostatnio jakoś tak zeszło, wiecie, że... ta kąpiel, że była dzień potem. A to raczej nie wygląda, jakby miał być dzień. Dalej noc. Ciemno jak w nosie. U egipcjanina. Pokój wynajmę. Prześpię się, wiecie. Jeszcze jest ciemno. Tak do poranku bym się przespała jeszcze. Ale... wiem, takie rzeczy was nie interesują ani trochę. No ale no. Trzeba trochę zaszaleć. No i okej, gdzie są ten? Na dole, o, żeż ty w życiu. Kto by pomyślał, to po co żebym tu szła, no? Jakbym wiedziała, że to jest na dole, to bym szła po prostu na dół, a nie... trochę tak to niedokładnie jest ten... pokazuje. Niestety. No cóż. Szybciej, bo jak chcesz spać. Już chcę mieć dzionek. Pis usług. Dobra, tu mogę się przespać. Śpi. Poranek, 4 godziny, zawsze coś. Kiedy ty spałeś? Jezus Maria, po prostu. Nie pamiętam. No i szybko pójdziemy sobie tamten list oddać.
Zobaczymy, co będzie mieć młody do powiedzenia. Nowy wpis w dzienniku. No suńcie się, ja wychodzę, a nie wy wszyscy wchodzicie, kiedy ja wychodzę. Stali bywalcy już wychodzą. Koniec picia. No i okej, niedaleko to jest jakoś, tak? No i wszystko, i sobie wyspaliśmy się, i zjedliśmy sobie to nieco. Mój koń jedynie jest, będzie nieszczęśliwy trochę. Nie, on też tam spał. Miejmy nadzieję, oczywiście. No raczej mogę. Nie napsuciłam na tyle, żeby mnie nie chcieli wpuścić. No okej, tu jest gdzieś przy tych... przy stajniach. Trochę to wygląda, tak. Ej, mam list. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. Ten jest otarł. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. You'll... Thank you. Ty jesteś co? Nie powiesz co? My God. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Oh, boy. They don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Ja nie jestem gołąbek pocztowy. Co to kurde jest? Jest na swojego konia i co? Podążaj za BU. No jadę, no kup mi lepszego konia, to będę szybciej jeździć. Wiecie, mam za tobą podążać. Nie inaczej. Dobry wieczór! Kobieto! Okulary, a nie. Dobry wieczór. Jest przecież poranek, a nie wieczór. Chyba, że o czymś mi nie wiadomo. Kobiety strajkują! Cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Nie możecie ucieknąć razem, Boże drogi. Najprostsze rozwiązanie, no. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements.
Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Oh, so Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Naprawdę? Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right. Ale przecież wy chcecie ten. Wolne kobiety, a mężczyzny nie tak potrzebujecie. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Boże, jakie przyśpiewki zaśmiecie. Jedziemy! Właśnie szybciej. Da się szybciej! Jezus Maria, wiesz, to są kobiety, one szybciej nie mogą. No to tak biednie. A co to nienawidzona biega koło wozu? Ruchu! Jakiego ruchu? To jest jakiś ruch oporu. Ja pierdzielę. Prędkość. Żółwia prędkość. Naprawdę na mapie mam GPS-a włączonego, więc widzę, gdzie mam skręcić. Co, jakieś się dołączają tam? Ty goście, co ty rzucają? Dołączają się jakieś kobiety? Nie. Jezu, zaraz kogoś potrącę. No widzę właśnie, chciałam zobaczyć, czy to ma sens. Ale się zatrzymaj wóz. And gentlemen, yeah. This is a great day for all of us. Yeah. For today is the day we begin to live as equals. No, zdziwisz się, gościu, kurwa. This is unnatural. This is nonsense. Jakbyś się urodził w takich czasach, to byś dziknął, aby się przeniósł. Teleportacja. W czasie. Philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always time to bitch. Młotkiem. Follow me, Ronnie. Chodź, koleżko, chodź. Chodź, pobijemy się. Come on, Bo. Let's go. Quick now. Poważnie, tak po prostu wsiąść na konia. Gdzieś będziemy się bić? No wsiadaj szybciej. No. A ci co, teleportowali się, oni już tam będą. Everyone knows about Penelope and me. Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. No. Sooner it's out, sooner it's resolved.
the sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites. Nie możecie się pogodzić, no po prostu, no. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. Zobaczcie. I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. A może jest złoto. Czy on zawsze zwalnia? Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Jej, 30 dolców, okej. Okay. Co nam wyświetlił? Rejestr, Boże, nie rejestr. Tylko mapę chcę zobaczyć, Boże. Okej, okay, mamy tu, mamy Alberta, znowu tego fotografa. Co tu mamy jeszcze? Molly. Abigail. Zobaczymy, co oni chcą, ale to już w następnym odcinku. Teraz wystarczy nam, ja się wrócę do jakiegoś miejsca. Może do tego Alberta tam, co on tam zaś zdjęcia komu chce zrobić, jakimś dzikim zwierzakom, niedźwiedziowi polarnemu, czy komu. Nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki! Cześć.